Byliśmy faworytem, aczkolwiek drużyna z Tomaszowa, tak samo jak my, miała 9 punktów przed tym meczem. Jest to drużyna młodsza, znamy ich z rozgrywek Młodzika. Natomiast pomimo, że są rok, dwa lata młodsi, prezentują bardzo wysoki poziom, zwłaszcza mają bardzo dobrą zagrywkę. Założeniem było to, co zawsze, czyli wychodzimy mocną zagrywką, ponieważ to jest nasz główny atut i jak najlepiej zaprezentować się w przyjęciu, ponieważ w każdym meczu praktycznie mamy z tym kłopot. Było widać, że dobrze zagrywali. Mieliśmy też spore problemy z przyjęciem, ale jak widać, podołaliśmy temu wyzwaniu. Zagraliśmy bez naszego zawodnika Huberta Klata, który pojechał na zgrupowanie do Spały, został wyselekcjonowany z całej Polski, dlatego byliśmy nieco osłabieni. Natomiast Maciek Chojnacki, który wszedł w jego miejsce, zaprezentował się bardzo dobrze. Chcieliśmy trochę Maćka przykryć w przyjęciu, ponieważ słabiej sobie radzi w tym elemencie, natomiast nadrabia na pewno w ataku. Obawa była taka, że oni chyba wygrali wcześniejsze dwa mecze z innymi drużynami i byli drudzy w tabeli. No to troszeczkę było tremy, że możemy ten mecz przegrać, ale udało się. Po prostu chcemy powtórzyć wynik z tamtego roku, nawet lepiej, żeby dostać się do półfinału w Mistrzostw Polski, a nawet żeby było lepiej. Nie jestem do końca zadowolony, ponieważ w każdym secie praktycznie prowadziliśmy 5 czy 6 punktami do stanu 18-12, praktycznie w każdym secie był taki wynik. Natomiast później ta koncentracja nam umykała. No niestety w tym wieku 16-17 lat jednak chwila, moment i jest jakaś dekoncentracja. Zresztą nawet zdarza się to w seniorskiej siatkówce. Dlatego postaramy się to wyeliminować i tego unikać, żeby po prostu być skoncentrowanym do końca, do ostatniej piłki. Ponieważ, tak jak mówię, prowadziliśmy 6-5 piłkami, później kończyliśmy tak naprawdę seta do 23 czy do 22.